miała być walka o utrzymanie, a tymczasem okazuje się, że zdobywamy 31 punktów i mamy pewne piąte miejsce, czyli w czubie. Jeden z czterech etapów, jakie zakładaliśmy sobie, jeżeli chodzi o dotarcie do tej mety. Ja przypominam, że meta dla nas to nie jest ten sezon, tylko meta to jest sezon rozgrywek 2015-2016. Runda wiosenna w 2016 roku to jest finisz całego tego procesu, który sobie założyliśmy z trenerem Siemińskim i z zarządem, jeżeli chodzi o budowę zespołu do utrzymania na bardzo silnym szczeblu rozgrywek trzecioligowych. Silnym w sensie, że zaraz ktoś może zarzucić nam, że to jest czwarty poziom rozgrywek i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, reforma od 2015 roku ma zakładać funkcjonowanie trzeciej ligi w postaci czterech województw, więc dokoptowanych będzie mnóstwo silnych zespołów ze Śląska, z Górnego Śląska, z Dolnego Śląska, z Opola plus z województwa lubuskiego. Dostać się do tej ligi już będzie ciężko, a pozostać w tej lidze także. Stąd bardzo cieszę, że pierwszy z tych czterech etapów zakończyliśmy z dorobkiem 31 punktów po fajnych meczach, po fajnej grze. To tylko cieszy i napawa optymizmem, że może będzie szybciej ten spokój gościł nam w klubie, jeżeli chodzi o właśnie proces utrzymania zespołu w trzeciej lidze. Kiedy rozmawialiśmy na początku sezonu, tak naprawdę nie wiedziałeś jeszcze, z kim się spotkasz na pierwszym treningu. Stąd ta sinusoida formy na początku rundy jesiennej? Tak, myślę, że to był też główny powód tego, że zespół tak funkcjonował, a nie inaczej na samym początku, na samym starcie. My też w kilku pierwszych spotkaniach, jak rozmawialiśmy, to podkreślaliśmy, że żeby skrystalizować ten zespół, żeby dopiąć wszystkie klocki, żeby ułożyć to i miało oczywiście mieć to przenośnik na formę boiskową, na to, co dzieje się podczas każdego spotkania, jeżeli chodzi o rezultaty, to też musi upłynąć troszeczkę czasu. Ten czas płynął dosyć szybko, jeżeli chodzi o pozytywne rezultaty i to nas zaskoczyło, dlatego cieszymy się, że sinusoida nie trwała aż tak długo, bo pierwsze kolejki. Też podkreślam, że nie były to spotkania słabe, jeżeli chodzi o nasze wykonanie. Mieliśmy po prostu za mało czasu, żeby jeszcze dopieścić, jeszcze dopiąć naszą formę sportową, przełożyć ją na boisko. Zafunkcjonowało to od meczu z Mostkami. Nomen omen przegranego, ale bardzo dobrze zagranego i od tego czasu my już spokojnie patrzyliśmy w przyszłość, jeżeli chodzi o grę tego zespołu i cieszymy się, że rundę jesienną kończymy w takich nastrojach, w takiej atmosferze, jak właśnie mamy do czynienia. Pierwszy zespół z Termetu WKP gra dosyć bezkompromisowo, 10 zwycięstw, 6 porażek i tylko jeden remis. Tak, i to też bardzo, bardzo buduje i cieszy. Już mówię dlaczego. Nie ma tutaj spotkania w Zielonej Górze i bardzo się cieszymy, że udało nam się stworzyć z zawodnikami taką atmosferę, która powoduje, że na boisku no nie ma przestoi, nie ma takich fragmentów, że najwybrydniejszy sympatyk futbolu może zarzucić nam, że ale nudno grają, że jest to mecz przechodzony, gdzieś tam wychodząc ze stadionu ktoś może machnąć ręką, nie, tu się nic nie dzieje. Mecze okraszone dużą ilością bramek, bo przypominam, chyba jesteśmy nielicznym zespołem, który pozwala sobie wygrywać też w meczach w rezultacie 3-2 do przerwy, każdy przedziera oczy ze zdumienia, że przegrywamy, możemy się nie podnieść, a są spotkania w drugiej połowie, gdzie potrafimy przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Mało tego, potrafimy też pokazywać charakter, wolę walki, ambicje, grając nawet w 10, przypominam tutaj mecz ze Świdnicą. I każde takie spotkanie, to spotkanie, które cieszy, buduje, a my spotykamy się później z opiniami, że może nie wygląda to piłkarsko świetnie, że taka fajna gra, ale tym zaangażowaniem, tą determinacją, charakterem zespół budzi dużo, dużo takich pozytywnych sygnałów, które później napływają do nas, do klubu i chce się przychodzić na te mecze. Przejdźmy do analizy zespołu. Jakbyś miał rozłożyć na części pierwsze, zacznijmy od defensywy. Kto Ciebie zaskoczył mile, kto być może rozczarował? Zaskoczył mnie mile na pewno Bartek Olejniczak, ponieważ na początku ostrożnie podchodziliśmy do Bartka, jeżeli chodzi o wykorzystanie jego doświadczenia. Przypominam, że Bartek w porównaniu do reszty zawodników, oprócz jeszcze oczywiście Maćka Góreckiego, Michała Sucharka czy Piotra Andrzejczaka, no to grywał troszeczkę w innych miejscach, to Ekstraklasa, później troszkę niższe ligi, więc od takiego zawodnika wymagaliśmy od początku.
aby on ciągnął ten wózek, ale nie w postaci świetnej postawy na boisku, ale także przekazywania tego doświadczenia młodszym zawodnikom. Doświadczenia, które jest ogromnie ważnym atutem, jeżeli chodzi o zespół, o poprowadzenie tak młodego teamu, jaki mamy, tej mieszanki rutyny i troszeczkę większości młodzieńczej fantazji. To musi być taki zawodnik, który to poprowadzi, ustawi i tak dalej. Więc tutaj po kilku pierwszych spotkaniach no, mieliśmy wiele, wiele wątpliwości do Bartka. Później sobie wyjaśniliśmy to w cztery oczy. I dzisiaj myślę, że nikt nie może zarzucić, że Bartek jest tylko i wyłącznie stoperem z przypadku. Jest to na poziomie trzecioligowym zawodnik, który z pewnością układa to wszystko, pomaga nam na boisku fajnie to poustawiać. Bardzo też pozytywnie zaskoczony jestem postawą Wojtka Zawistowskiego, który jak odchodził jeszcze z UKP, ja sam pamiętam, to odchodził z pozycji ofensywnych, to była klasyczna dziesiątka, to był zawodnik, który wykorzystywany był w bocznych sektorach, ale bardziej od zadań ściśle, stricte ofensywnych. Natomiast tutaj to się przyznam, że wynikło to troszeczkę z przypadku, a troszeczkę też sytuacja boiskowa zmusiła nas do tego, że Wojtek w pewnym momencie określił się, że dobrze się czuje na troszeczkę innej pozycji. Stąd nie czekaliśmy długo, jeżeli zawodnik dobrze się czuje, a my też widzimy, że fajnie to przynosi efekt na treningu. Przesunęliśmy Wojtka na prawą obronę. Moim zdaniem był to strzał w dziesiątkę, bo godnie zastąpił długo kontuzjowanego Jacka Bąka i na prawej obronie nie mamy się tego też czego wstydzić. W linii defensywy po powrocie z promienia Żary drugi boczny obrońca Łukasz Ziętek też wygląda całkiem inaczej, aniżeli było to, można powiedzieć, jeszcze jak ja pamiętam, jak robiliśmy ten awans do drugiej ligi za trenera Żaka. Widać, że Łukasz też nabrał troszeczkę pewności siebie, co nie jest przypadkiem, ze względu na to, że większość spotkań w promieniu Żary na poziomie trzecioligowym też rozgrywał w pierwszych składach. Stąd wrócił do nas zawodnik już troszeczkę inaczej ukształtowany charakterologicznie i to też przynosi od razu zamierzone efekty, jeżeli chodzi o układankę tutaj w linii defensywy. Świetnie Karol Haraś na klasycznej szóstce od zadań defensywnych spełnia każde nasze oczekiwanie, jeżeli chodzi o grę. Do tego ostatnimi czasy wkomponował się młody zawodnik, nasz junior z Centralnej Ligi, rocznik 97, Patryk Niedecki, który w połączeniu z Bartkiem Olejniczakiem wygląda to naprawdę fajnie i jeżeli dalej będziemy pielęgnować taką formację defensywną, to tutaj nie powinno być większego problemu, jeżeli chodzi o grę ściśle w obronie, w linii. Natomiast do tego dochodzą zawodnicy typu Sebastian Żukowski, Michał Sucharek, który także już praktycznie doświadczeniem ma mocny wpływ na tych młodych zawodników. Więc te klocki, jeżeli chodzi o defensywę, wyglądają no, tak, że my śpimy spokojnie na razie i czekamy już na następny etap, rundę wiosenną. Jak troszeczkę poćwiczymy, przeanalizujemy sobie te nasze błędy w defensywie, dopieścimy tą grę i mam nadzieję, że na wiosnę będzie to wyglądało jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o samą stricte formację defensywną. Środek pola. Środek pola, no to tutaj drugą młodość myślę, że przeżywa i Maciek Górecki, kapitan nasz, i Piotrek Andrzejczak. Piotrek ma rundę świetną w swoim wykonaniu i tu bym był naprawdę niesprawiedliwy, jeżeli nie nazwałbym postawy Piotrka jako MVP tej rundy. Myślę, że Piotrek na tyle świetnie czuje się na tej pozycji, na tyle świetnie wyczuwa, że dajemy mu wolną rękę, jeżeli chodzi o kreowanie jakichkolwiek sytuacji ofensywnych. Do tego bardzo dobrze sprawuje się i ma takie poczucie, że za jego plecami są ludzie, którzy pozwalają mu na to, czyli od tej brudnej roboty Maciek Górecki i właśnie wspomniany wcześniej Karol Haraś. Są to osoby, które dają takiego bodźca pewności, bufor bezpieczeństwa, można powiedzieć, gdzie Piotrek jest tylko i wyłącznie skoncentrowany na zadaniach ofensywnych,
ale do tego też wie, że musi w tej obronie też mocniej popracować. Piotrek na tą chwilę MVP rundy, tak jak to mogę nazwać, zawodnik, który bardzo, bardzo dużo daje temu zespołowi, jeżeli chodzi właśnie o kreowanie akcji ofensywnych, o kreowanie tego, co też będziemy chcieli już dopieszczać w następnych rundach, jeżeli chodzi o nasze podejścia w ofensywie. Reszta środka pola tutaj bardzo się cieszę z tego, to może nie środek pola, ale zawodnicy ofensywni. Na dzień dzisiejszy mamy praktycznie 6 ludzi, którzy świetnie uzupełniają się, jeżeli chodzi o grę w bocznych sektorach. Nasi skrzydłowi, czy Przemek Mycan, czy Daniel Gałach, czy Maciek Brzeźniak, wracający długo, ale coraz pewniej czujący się też na treningach, Kubuś Dworak, Dominik Skrzyński, zawodnicy, którzy pokazują, że na skrzydle można 45 minut przysłowiowo zasuwać na 150%, natomiast później, jeżeli gdzieś tam pompka wysiada, wchodzi następny zawodnik z ławki, ten skrzydłowy, i daje bardzo dobrą zmianę, ciągnie też na wysokim poziomie całość gry. Stąd no tutaj, jeżeli chodzi o ofensywne nasze aspekty gry tego zespołu, to tutaj wszystko opiera się na bocznych zawodnikach, na skrzydłowych. Do tego, jak dorzucimy właśnie Piotrka Andrzejczaka, który świetnie uzupełnia to, jeżeli chodzi o przód, to mamy kompletny cały środek i też jesteśmy z tego środka zadowoleni. Ostatnie pytanie. Nasza szpica, czyli Artur Nołecki przede wszystkim. I z Artura też, no tutaj przechodzimy już do zawodnika ofensywnego, ściśle odpowiedzialnego za kreowanie sytuacji już podbramkowych, kreowanie sytuacji i wykańczanie tych sytuacji, które stwarzają zawodnicy drugiej linii. I myślę, że do Artura też nikt nie może mieć pretensji, bo ta runda z Piotrkiem Andrzejczakiem, to oni praktycznie strzelają te bramki i oni decydują o sile zdobyczy naszych bramkowych, więc tutaj Artur spisuje się też tak, jakbyśmy od niego tego oczekiwali. Są oczywiście jakieś tam elementy, które z Arturem cały czas analizujemy i Artur musi to też wziąć do siebie jako dobrą monetę z naszej strony. Tu będziemy dużo, dużo pracowali z Arturem, jeżeli chodzi o rundę i przerwę zimową, bo Artur jeszcze więcej może temu zespołowi dać, szczególnie jeżeli chodzi o grę defensywną. Natomiast tutaj znowu musiałbym być bardzo niesprawiedliwy, jeżeli powiedziałbym, że ta runda w wykonaniu Artura Małeckiego jest słabą rundą. Artur strzela bramki, też nabiera tej pewności, inaczej wygląda jak podczas pobytu w Świebodzinie, jeszcze jak go obserwowaliśmy. Zawodnik też, który wkomponował się idealnie w tą mieszankę młodzieńczej takiej fantazji i rutyny niektórych zawodników, stąd Artura też oceniamy na duży, duży plus. Patrząc pod kątem zdobytych bramek, no nie da się odczuć, że przydałby nam się drugi zawodnik też tak bramkostrzelny, bo przecież wiadomo, że Piotrek Andrzejczak gdzieś tam gra troszeczkę z tyłu. Co z naszymi napastnikami, bo oprócz Artura tak naprawdę tych bramek no, nie zdobywają za wiele. No nie ma takiego klasycznego napastnika, to prawda, ale pamiętajmy, że do tej pory dobry napastnik musiał być mocno wspierany przez zespół. Tak samo było przy okazji pobytu tutaj w Zielonej Górze Wojtka Okińczyca, tak? Pamiętajmy, że Wojtek strzelał tych bramek, był królem strzelców drugiej ligi, ale tak naprawdę to zespół też pracował na te jego zdobycze bramkowe. To są rzuty karne, to są sytuacje, które powodują, że taki klasyczny napastnik może wykorzystywać te wszystkie sytuacje. Dzisiaj takiego klasycznego zawodnika nie mamy rzeczywiście, ale mamy zespół, mamy team. I ten team powoduje, że jeżeli nie ma klasycznego napastnika od zdobyczy bramkowych, to bierze to ktoś inny na siebie i te zdobycze bramkowe też padają. A dla mnie najważniejsze jest to, żeby wygrywał zespół. Zespół, jeszcze raz zespół, nie interesuje mnie korona króla strzelców tej ligi, nie interesują mnie opinie, że mamy świetnego zawodnika takiego czy innego, bo to zespół pracuje na te wyniki, to zespół jest w tabeli na takim miejscu, a nie innym, to zespół te bramki zdobywa i oni też mają się tak czuć, że jeżeli wypada jedno ogniwo z tego zespołu, wskakuje następne, to wskakuje też na taki poziom zaangażowania, w taką atmosferę, że czujemy ten team spirit, jak to gdzieś ktoś tam pięknie nazywa, i nie biadolimy, nie płaczemy, że nie ma takiego klasycznego napastnika. Jest dzisiaj Artur Małecki, jest to bardzo ważne ogniwo tego zespołu. A czy się ktoś narodzi, czekamy na juniora. Jest kilku kandydatów do tego, żeby tutaj na takiej klasycznej dziewiątce się pokazać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
nie sposób zapytać o nowych zawodników, którzy przyszli przed sezonem. Zarówno Brzeźniak, jak i Gałach czy Zawistowski no, na stałe wpisali się do składu, do podstawowej jedenastki. Tak, i tutaj też jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o te nabytki. To nie tylko Gałach, to tak jak wcześniej mówiliśmy, nasz wychowanek Sebastian Żukowski, który tutaj też ma początek tej rundy bardzo dobrze rozegrany. Później gdzieś tam się pojawiają troszkę słabsze momenty, ale to też jest zrozumiałe. Sebastian długo, długo nie był w okresie przygotowawczym, w takim jak tutaj zawodnicy nasi byli, więc ta forma też dochodzi troszeczkę w innym stopniu i końcówka tej rundy rzeczywiście mogła być słabsza w wykonaniu przede wszystkim Sebastiana, jeżeli chodzi o aspekty fizyczne. Natomiast nowe nabytki, Maciek Brzeźniak, zawodnik też, który uczył się piłki w UKP Zielona Góra, rocznik 90, świetnie i doskonale czuje atmosferę, świetnie potrafi rozluźnić zawodników, którzy gdzieś tam wyczuwają i budują sobie drobną presję, jeżeli chodzi o jakiekolwiek spotkania ligowe, a naszym założeniem przede wszystkim było to, żeby tej presji w ogóle nie wpuszczać do szatni. I Maciek czy Michał Sucharek świetnie budują tą atmosferę właśnie w szatni, jeżeli chodzi o rozprowadzenie takiej sztywnej atmosfery, takiego budowania niepotrzebnego presji. Dlatego jest to też zawodnik, który bardzo nam jest potrzebny, jest to zawodnik, który świetnie się wkomponował w ten team. Może nie gra od spotkania do spotkania, mówię o Maćku Brzeźniaku, może nie gra od spotkania do spotkania całych ilościach, ale Maciek też wie, od czego tutaj jest, na czym ma polegać jego funkcjonowanie w zespole i cieszymy się, że takiego zawodnika udało nam się tutaj ściągnąć i Maciek tylko i wyłącznie spełnia nasze oczekiwania, także oby to też fajnie wyglądało w następnej rundzie. Daniel Gałak, przeszybki, przedynamiczny zawodnik, który decyduje tu bardzo, bardzo mocno o sile, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszej ofensywy, szczególnie podczas gry prowadzonej skrzydłami w tych bocznych sektorach, także Daniel spisuje się rewelacyjnie jak na nasze warunki i fajnie, że taki zawodnik też do nas został dokoptowany. Tak, rozmawiamy o pozytywach, a czy jakieś negatywy z tej rundy? No oczywiście są negatywy. Negatywy są takie przede wszystkim i to trzeba podkreślić, że zespół, jeżeli nie realizuje założeń naszych taktycznych, a tutaj mamy dużo, dużo do rozmawiania, jeżeli chodzi o to, co nakreślamy z trenerem Siemińskim w szatni czy na treningach. I są momenty takie, że realizujemy 75 minut, a 15 minut gramy po swojemu, jak ja to nazywam. I tutaj mamy ogromny żal do niektórych spotkań, między innymi ostatnie spotkanie z Dzierżoniowem. Wiedzieliśmy, jaki przeciwnik przyjeżdża, mieliśmy rozłożonego przeciwnika, jeżeli chodzi o teorię, jeżeli chodzi o tablicę taktyczną na łopatki. I udawało się stopniowo realizować te założenia taktyczne. Poza 10 minutami od 60 do 70 minuty, kiedy właśnie pojawia się coś takiego, że zespół zaczyna grać po swojemu, wariuje i wprowadza się niepotrzebna atmosfera gry juniorskiej, jak ja to nazywam, czyli praktycznie bez odpowiedzialności, bez wzajemnej asekuracji, tylko i wyłącznie koncentracja na tym, żeby fajnie sobie pobiegać do przodu, uderzyć jakąś bramkę, zdobyć jakąś bramkę, zapominając o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli punkt ligowy. I to jest główny mankament tego zespołu, że jeżeli wszyscy zawodnicy realizują skoncentrowani wszystkie nasze założenia, te drobne podpowiedzi, które uzyskujemy po obserwacjach innych spotkań przez innych trenerów w tej lidze. Jeżeli chcą to robić, to wychodzi to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli tylko i wyłącznie wkrada się coś nieodpowiedzialnego, coś po swojemu, to zaczyna nam się gdzieś tam kontrola nad meczem przekładać w taki negatywny rezultat, jak właśnie mecze z Trzebnicą, z Brzegiem Dolnym, czy właśnie ostatnie spotkanie z Lechą Dzierżoniów. Za nami runda jesienna. Co teraz będzie robił zespół? Kiedy ostatnie treningi i kiedy przerwa? Trenujemy jeszcze w tym tygodniu, czyli od poniedziałku do końca praktycznie listopada będziemy jeszcze się widywać. Nie w takim wymiarze czasowym oczywiście, jak to było w okresie startowym. Następnie zawodnicy dostaną, tak jak można się tego domyślać i spodziewać, wolne, świąteczna przerwa, więc tutaj będzie można troszeczkę odsapnąć od ligowej atmosfery i tego trybu treningowego. Widzimy się z powrotem 7 stycznia. Zaczynamy tradycyjnie od badań wydolnościowych. Trener Landyszkowski
przygotowania fizycznego, już naszą koncepcję gdzieś tutaj skontrolował, jest to przygotowane, mamy dopieszczone już też sparingi, więc te sparingi już można powiedzieć finalizujemy, jeżeli chodzi o terminy. 7 stycznia widzimy się i przygotowujemy do następnej rundy, która wystartuje w połowie marca, także już powolutku wszystko, tak jak mówię, zapięte na ostatni guzik, odpoczywamy, 7 stycznia wracamy i jedziemy dalej. To w szczególności chciałbym podziękować wszystkim kibicom, tym nielicznym, ale najwierniejszym sympatykom naszego futbolu, jeżeli chodzi o ligowe, trzecioligowe rozgrywki. W imieniu całego zarządu klubu, wszystkich zawodników chcielibyśmy bardzo, bardzo mocno podziękować za ten doping, za to, że mimo spadku z drugiej ligi jesteście dalej z nami, może nie w takiej liczbie, w jakiej gdzieś tutaj można pomarzyć, ale są ci kibice, szanujemy ich też za to, że przychodzą, że fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie poklepywanie nas po plecach i trzymanie tych przysłowiowych małych kciuków. Dlatego za to wielki ukłon, za to dziękujemy i prosimy oczywiście, żebyście byli z nami do końca tej mety, którą właśnie sobie założyliśmy, czyli do 2016 roku, a może i nawet dłużej, może będzie tutaj coś ciekawszego niż tylko i wyłącznie trzecia liga. Stąd dziękujemy za to, co jest i prosimy o więcej.